Konrad Rusiński po zwycięstwie na gali we Włodawie. Z jednej strony walka jedyna, która była toczona na pełnym dystansie, z drugiej strony walka zdecydowanie też przez ciebie wygrana. No, dominacja nad rywalem była pełna. Tak, jak najbardziej dominowałem przez 3 rundy, obalałem rywala, dominowałem w parterze. Właśnie, ten parter, to tutaj jakby była ta rzecz, która robiła różnicę w tym właśnie pojedynku. Rozumiem, że, nie wiem, mogę się mylić, ale też zapasy jakieś na początku gdzieś kiedyś u ciebie były? Tak, trenowałem około 8 lat zapasy i teraz właśnie przerzuciłem się na MMA bardziej. Jesteś tutaj zawodnikiem klubu we Włodawie, tak? Eko Różanka, Pankration Włodawa. Czyli jeśli chodzi o Włodawę, no to wiadomo, Włodawa za pasami stoi. U ciebie też dlatego właśnie te zapasy, gdzieś tam tradycja zapasów tak bogata w tym mieście? Tak, jak najbardziej. Ktoś w rodzinie uprawiał zapasy? Brat starszy kiedyś i właśnie od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. 8 lat zapasów. Opowiedz troszeczkę, tam pewnie jakieś sukcesy gdzieś przychodziły, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, to troszkę tam gdzieś tych osiągnięć masz na koncie, jeśli chodzi o zapasy. Coś tam było, to mniej więcej tak jakieś Puchary Polski, Mistrzostwa Polski, tak najczęściej drugie, trzecie miejsce, prawda? I dużo medali z zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich. Czasami na jakieś międzynarodówce też coś tam udało wywalczyć. Co zadecydowało, że postanowiłeś MMA się właśnie zająć? Nie wiem, jakoś chciałem też spróbować mniej więcej. Koledzy trenowali mnie, czyli spróbuję ja. Nie było jakieś tam gdzieś przy okazji gali, może wydarzenia, które tak ci się spodobało, że też chciałeś to MMA spróbować? No, szczególnie KSW przede wszystkim, prawda? Dawało coś do tego. Jeśli chodzi o to KSW, to kto tam z tego KSW tak jakoś najbardziej ci się, że tak powiem, podoba, jeśli chodzi o swoje występy w klatce? Borys Mańkowski. Borysa Mańkowskiego. Słuchaj, jesteś teraz zawodnikiem MMA, tak jak powiedziałeś, po 8 latach uprawiania zapasów. To nie był twój pierwszy występ dzisiaj tutaj na tej gali. Już wcześniej miałeś występy w amatorskim MMA. Tak, miałem, na Almie. To byś troszkę mógł o tym opowiedzieć, jak tam na tej Almie ci się wiodło? To 3 walki wygrałem przed czasem, jakoś duszenia. I no i w finale na pełnym tym, przez 4 minuty na pełnym tym wygrałem. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy pojedynek, tutaj pokazałeś, jak już tutaj rozmawialiśmy, tę parterową przede wszystkim dominację. Rozumiem, że to jest płaszczyzna, w której ty się czujesz najlepiej. Tak, jak najbardziej. Jestem w tej płaszczyźnie pewny. Mogę walczyć. Możesz walczyć. I co? Kiedy kolejna twoja walka w takim razie? Nie wiem. Zobaczymy. Czas pokaże, jak to wszystko się teraz ułoży. Bo aktualnie będę wyjeżdżał na studia i nie wiem, jak to dalej będzie. Studia pozwolą kontynuować gdzieś na tą przygodę ze sportem? Myślę, że jak najbardziej, że nie będzie żadnej przeszkody. A jakie to będą studia? Zapytam z ciekawości. Wychowanie fizyczne w Warszawie. Na WF-ie. No, to kawał drogi stąd, to będzie tutaj jakoś tam gdzieś może czegoś sobie będziesz szukał. No tak, tam właśnie. A wiesz, gdzie ewentualnie chciałbyś w Warszawie gdzieś tam się zahaczyć? Jeszcze żadnych planów nie mam, dopiero za tydzień wyjeżdżam, więc coś zacznę szukać. Dobra, jakby coś, to pomożemy, tam jest tyle klubów, możemy ci jakoś tam przewodnik mały rozpisać. Słuchaj, gratulacje w takim razie, teraz studia, no ale to tak jak mówisz, nie zawieszasz na razie tej swojej przygody. W tym roku jeszcze jakąś walkę chciałbyś stoczyć? No jak najbardziej, jakby była oferta, to czemu. Dobra, czekamy na twój kolejny występ. Dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję.